Miło mi tutaj Państwa powitać na takim ważnym dla naszego klubu i miasta spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia funkcjonowania grupy zawodowej, takiej lekkoatletycznej przy naszym klubie GKS Olimpia Grudziądz. I tu miło też przekazać mi taką informację, że taką osobą, liderką tej grupy jest znakomita podkarka, tutaj będąca pani Karolina Kołeczek. W dniu dzisiejszym razem z panem prezydentem, którego tu gościmy, Maciejem Glamorskim, będziemy mieli przyjemność i z pozostałymi oczywiście członkami zarządu przyjemność przekazać taki akt nominacyjny na ręce pani Karoliny i naszego drugiego zawodnika Damiana Donakowskiego, którzy będą pierwszymi osobami w tej grupie, której głównym założeniem będzie promowanie lekkiej atletyki, a mam nadzieję, że docelowo pani Karolina i może ktoś jeszcze z zawodników naszego klubu będzie startował na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To jest nasz główny cel. Pozwolę Państwu, że razem z panem prezydentem w tej chwili przekażemy akt nominacyjny na ręce naszych tutaj zawodników, a następnie pan prezydent i inni członkowie zarządu też będą zabierać głos. Bardzo proszę, pani Karolina, prezydencie. Bardzo dziękuję za tę decyzję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Życzę sukcesu. Biegniemy do Paryża. Do Paryża. Dziękuję. Dziękuję, gratuluję. Skaczemy. Dla Damiana Donakowskiego, zawodnik stop zwyższy. Tak jest. Skaczemy. Skaczemy. Skaczemy do czapy. Gratuluję, Damian. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że powstała w Grudziądzu taka inicjatywa. Powstanie grudziąckiej grupy lekkoatletycznej. To jest rzeczywiście szansa na to, że będziemy mieli swoich przedstawicieli na olimpiadzie, tak jak to było w latach ubiegłych, gdzie mieliśmy przedstawicieli innych dyscyplin kolarstwa i wioślarstwa, a teraz jest szansa, że także i lekkoatleci będą pochodzili z Grudziądza. To doskonale się wpisuje w naszą bogatą historię lekkiej atletyki. Przypomnę, że w przyszłym roku obchodzimy stulecie istnienia klubu Olimpia i chcielibyśmy, żeby to stulecie w jakiś sposób uczcić. Stąd, jak Państwo doskonale wiecie, myślę, że w drugiej połowie roku ruszą prace modernizacyjne na stadionie. Uzyskaliśmy na to dofinansowanie. W tej chwili praktycznie na ukończeniu jest projekt. To pozwoli nam na przeprowadzenie w przyszłym roku. Myślę, że we wrześniu będziemy o to zabiegać. Zawodów rangi ogólnopolskiej, tak zwane U16, co będzie powrotem do organizowania w Grudziądzu właśnie zawodów lekkoatletycznych. Marzy nam się, aby w przyszłości powróciły też meetingi imieniem Bronisława Malinowskiego. No ale żeby to było oczywiście możliwe, musimy przeprowadzić modernizację stadionu i uzyskać odpowiednie tutaj akredytacje. To, co dzisiaj inicjujemy, no to się właśnie doskonale wpisuje w te nasze działania, więc bardzo dziękuję działaczom Stowarzyszenia Olimpia za podjęcie takiej inicjatywy, za zorganizowanie tej grupy, za zorganizowanie całego zespołu trenerskiego. Dziękuję oczywiście też zawodnikom, którzy zostali pozyskani i będą reprezentowali nasz klub. Myślę, że w przyszłości ta inicjatywa nie będzie dotyczyła tylko lekkoatletów, ale mamy też inne dyscypliny, które funkcjonują w ramach stowarzyszenia, chociażby judo. Na razie to, co dzisiaj inicjujemy, to jest taki program, można powiedzieć, pilotażowy, ale myślę, że on się sprawdzi i także będzie pączkował na inne dyscypliny. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za podjęcie tej inicjatywy i życzę oczywiście sukcesów. Tak jak powiedziałem wcześniej, biegniemy do Paryża, skaczemy do Paryża i myślę, że będziemy kibicować wszystkim naszym przyszłym olimpijczykom właśnie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Cezary Markuszewski. Przypadł mi zaszczyt dowodzenia tą nowo powstałą grupą. Mogę powiedzieć, że mam do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki najbliżej, ponieważ jestem długoletnim trenerem kadry Polski w biegach na 110 metrów przez Płotki. Mam też zaszczyt być trenerem Karoliny Kołeczek,
więc nasza przygoda zaczęła się już od jakiegoś czasu, a z Karoliną znamy się też długo, ponieważ jako trener kadry często uczestniczyłem na zgrupowaniach i na obozach jakby w szerokim tym aspekcie. Mam nadzieję, że ta inicjatywa przede wszystkim przyczyni się do tego, że nasi grudziący lekkoatleci po zakończeniu tego wieku licealnego będą należeć do tej naszej grupy i to jest nasz też główny cel, żeby to nasi lekkoatleci nie opuszczali nas w cudzysłowie przechodząc na studia, a dalej chcieli reprezentować nasze miasto, nasz klub i to jest jakby głównym naszym celem i założeniem. Mamy nadzieję, że ta grupa będzie się rozrastać. W planie mamy pozyskiwanie różnego rodzaju środków, darczyńców, sponsorów. Mamy też szeroką współpracę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Jako, że ja często uczestniczę w szkoleniach i jestem trenerem tego związku, mam taką możliwość, żeby dopilnować niektórych spraw i je przyspieszyć, więc myślę, że ta inicjatywa dzięki panu prezydentowi i wszystkim naszym ludziom i osobom, które nam pomagały, przyniesie nam dużo szczęścia i radości. Dziękuję. Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z tego powodu. Dziękuję bardzo. Możemy panią kolejnie teraz do mikrofonu na trzy zdania? Tak, oczywiście. No to tak najogólniej, co to dla pani oznacza? No bo to jest zmiana barw klubowych, tak? Można powiedzieć. No tak, jest mi ogromnie miło, że będę mogła reprezentować barwy Olimpii Grudziądz. Mam nadzieję, że przyniosę wiele radości nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej. No i mam nadzieję, że ten plan i cel Paryż 2024 będzie owocny i mam nadzieję, że tam powalczę naprawdę o dobre miejsce. Jeszcze chciałem zapytać o plan na ten rok, no bo najważniejsze imprezy w lipcu Mistrzostwa Świata, w sierpniu Mistrzostwa Europy. Czy to jest taki główny plan pani na ten rok? I czy już się pani do niego przygotowuje? Tak, już się przygotowuję. W planie mamy Mistrzostwa Europy w Monachium oraz Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, w Eugene, ale przedtem oczywiście jeszcze Mistrzostwa Polski w Suwałkach, no i starty. Rozpoczynam sezon 27 maja w Poznaniu, więc tam będziecie mogli mnie zobaczyć. A czy to, że pani reprezentuje od teraz Olimpię Grudziądz, to znaczy, że pani będzie tu też trenować? No bo gro czasu pewnie spędza pani na obozach kadry, na zgrupowaniach kadrowych, ale czy pani tu będzie bywać w ogóle w Grudziądzu na treningach? Żeby, nie wiem, no to też cel tej grupy, żeby młodzież mogła zobaczyć w akcji, no już jak dla nich mistrzynię przecież. Tak, oczywiście jestem tutaj 2-3 razy w tygodniu, więc bywam, trenuję razem z trenerem Cezarym Markuszewskim, więc jak najbardziej młodzież i młodzi sportowcy będą mogli mnie tutaj zobaczyć. No dziękuję. Dobrze, jakie wiążesz nadzieje z tym właśnie aktem, który tam masz, trzymasz w rękach? Czy to coś dla ciebie oznacza i czy widzisz szansę na większy rozwój w związku z tym troszeczkę? Oczywiście, że widzę szansę na większy rozwój i wiąże się to z dalszą przygodą w tym klubie. Nie zamierzam jakby odejść od tego klubu. Chcę tutaj się rozwinąć na swój maksimum, że tak powiem. No, celem na ten sezon będzie minimum na Mistrzostwa Świata i oczywiście walka o podium, bo to jest najważniejsze na takiej imprezie. Przygotowania już w toku pewnie, tak? Jak one wyglądają? Przygotowania zostały opóźnione przez moją kontuzję, ale wszystko idzie na razie po myśli. Wszystko się układa, jest coraz lepiej, normalnie mogę trenować, więc myślę, że będzie dobrze na ten sezon. Dziękuję. Jaka będzie w ogóle twoja funkcja w tej grupie? Lekko atletycznej. Będziesz takim właśnie czynnym reprezentantem, jako ten przedstawiciel młodzieży? Myślę, że będę czynnym reprezentantem i będę się starał promować czy zachęcać młodszych kolegów do tego, żeby tutaj przychodzili, sprawdzili się w jakichś konkurencjach i myślę, że tak samo jak ja, bo ja tak samo zostałem zaproszony tutaj i zainteresowałem się tą dyscypliną i zostałem. Myślę, że będę potrafił zachęcić innych, młodsze osoby do trenowania w tym klubie. Przedstawiciel klubu, czy pan prezydent, czy jest jakiś szacowany budżet tej grupy lekkoatletycznej? I czy w to będą też zaangażowane środki miejskie? I czy to wszystko nie będzie kosztem tych pieniędzy, które są przeznaczane obecnie, albo mogą być przeznaczone na tą mniejszą młodzież, która dopiero gdzieś tam zaczyna tą przygodę z lekką atletyką?
Czy ja połowicie tego odpowiem? Na pewno miasto będzie wspierało taką inicjatywę, jak tak samo jak wspierało olimpijczyków, czy to dotyczyło kolarstwa, czy Marty Wieliczko. I myślę, że ta inwestycja akurat się tutaj bardzo, bardzo opłaciła. Marta Wieliczko jest dzisiaj ambasadorką Grudziądza. Ma też plany związane z Grudziądzem, chociażby wspiera, czy jest twarzą, może, można tak powiedzieć, budowy takiego letniego ośrodka przygotowań nad jeziorem Rudnickim Wioślackiego. Tam też Marta Wieliczko ćwiczy dzieci, młodzież, bo jak wiadomo, Wisła jest akurat tutaj bardzo, bardzo niebezpieczna dla tego sportu, więc inwestycja akurat, mówię w odniesieniu do przeszłości, to się opłaciło. Ja myślę, że tutaj będzie podobnie, ale ten bardzo ważny aspekt, że to, co robimy, to, co robią działacze Olimpii, on ma przyciągnąć młodzież, właśnie dzieci, do dyscyplin szeroko rozumianej lekkiej atletyki. To, co też mówiłem wcześniej, my chcemy odbudować tą taką piękną tożsamość Grudziądza, tą piękną, te nasze piękne tradycje związane z lekką atletyką. No, wspomnę tutaj Bronisława Malinowskiego. No, żeby to zrobić, trzeba też mieć twarze i to jest taka tego typu myśl przewodnia. Więc miasto na pewno będzie wspierało. Ja dzisiaj nie mogę powiedzieć o żadnych konkretach, ale wspieranie takiej inicjatywy to też wspieranie aktywności dzieci i młodzieży. A to jest bardzo nam potrzebne, szczególnie po tym okresie takim pandemicznym, kiedy dzieciaki były pozamykane w domach czy siedziały przy komputerach, więc każda tego typu inicjatywa jest warta wsparcia. Dziękuję. Ja może jeszcze, przepraszam, panie prezydencie, dodam, ponieważ mam przyjemność jakby dowodzenia tego, to chciałem powiedzieć, że będziemy w znacznym stopniu finansowani z cegiełek, które chcemy w cudzysłowie wyprodukować. Będziemy i posiadamy już część sponsorów. Mamy ścisłą współpracę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Gościliśmy tutaj pana Majewskiego, naszego słynnego kulomiota, który przecierał szlaki i też dążył do tego, żeby odbywały się tutaj meetingi, żebyśmy mogli znowu na tą mapę wrócić, więc będziemy w znacznym stopniu sfinansowani właśnie z takich źródeł. Otrzymaliśmy dzięki staraniu się naszego klubu sprzęt sportowy z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To są różnego rodzaju pomosty, gryfy. Mamy stały kontakt dzięki temu, że gdzieś tam funkcjonuje z lekarzami. Mamy stały kontakt z władzami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, więc będzie to w taki sposób finansowane i w miarę naszych możliwości rozwijane do tego. I też chciałem dodać, że jakby niejako obowiązkiem naszych zawodników będzie udział we wszystkiego rodzaju imprezach, eventach. Mamy w planie z Karoliną prowadzić rozgrzewki na Dzień Dziecka z dziećmi. Mamy w planie również być na wyścigu rowerowym, więc będziemy się angażować i na biegach Bronka Malinowskiego, więc to jest jakby niejako wpisane w tą działalność, że to nie tylko sport, ale cała ta otoczka i całe to życie, żeby pokazać dzieciom, że można się tym bawić, można się rozwijać i to jest też nasz główny cel. Chcieliśmy przyciągnąć tych młodzież i myślę, że jak będą tu się pojawiać władze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co już gdzieś jest zapewnione, będą nasi zawodnicy z tej grupy w telewizji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jest meeting Diamentowej Ligi w Polsce, co jest no, największym wydarzeniem chyba, jakie można było, więc to będzie cała szeroko pojęta działalność. Będziemy też robić treningi pokazowe, będziemy robić też, ja mam w planie robienie przez tę grupę i przez moją osobę szkoleń, żeby pomagać nauczycielom czy trenerom na przykład w konkurencji biegów przez płotki, gdzie Karolina będzie mogła demonstrować, więc to jest cały szeroki pojęty aspekt nie tylko trenowania, ale całej takiej działalności na rzecz miasta.